Dzień dobry Państwu. Siedzę sobie w kinie w Wołominie, w kinie Kultura. Dzisiaj jestem sama, ale mam nadzieję, że 17 lutego o godzinie 19 ta sala wypełni się wspaniałymi widzami. Dlaczego? Bowiem jest premiera filmu dokumentalnego o Januszu na sweterze Piękny, okrutny świat. Wszystkich, którzy kochają kino i wszystkich tych, którzy mają w sercu naszą małą ojczyznę, zapraszamy Was. Bądźcie z nami. Pamiętajcie, kino, kultura w Wołominie, godzina 19.00, 17 w czwartek. Zapraszamy. Uważam, że jest to absolutnie wybitny polski reżyser, zupełnie pominięty i zupełnie nieznany. Jego filmy się zdecydowanie wyróżniają spośród wszystkich absolutnie innych filmów polskich. Nie tylko chodzi o filmy z dziećmi, ale w ogóle. Myślę, że on w ogóle był mistrzem psychologii, jeśli chodzi o polskie kino. W ogóle był wybitnym reżyserem i wielkim, absolutnie wielkim znawcą psychiki dziecięcej. W ogóle przed każdą sceną, jakąś taką bardzo, na którą mu bardzo zależało, przeprowadzał z nami rozmowy i te rozmowy bardzo pomagały. On nie trafił w swoje czasy, bo absolutnie wyprzedzał myśl filmową. Gdyby na obecną chwilę robił takie filmy, byłby okrzyknięty wielkim mistrzem kina społecznego, kina psychologicznego, kina dziecięcego. Artysta, na pełni słowa tego powiedziałem, artysta. To jest kompletnie osobne zjawisko, to jest jak Piotr Szulkin, nie wiem, jak Wojciech Has. Reżyser całkowicie osobny o swoim języku. To było chyba jakieś ogromne nieporozumienie, że te filmy zostały dopiero sporyzowane dopiero na festiwalu w 2014 roku. Ogromna ilość rzeczy, które w moim życiu się wydarzyły i były to wydarzenia ważne, nie zaistniałyby, gdyby nie na sweter. Tak, uważam, że jestem dużym szczęściarzem, że go poznałem. Gdyby na sweter kręcił filmy w Hollywood, to absolutnie dzieci miałyby Oscary.